piątek weszły w życie nowe przepisy pozwalające rodzinie na uzyskanie informacji o przebiegu leczenia i innych danych medycznych krewnego, który zmarł. Zdecydowanie przeciwny nowej regulacji jest samorząd lekarski. Zbigniew Ziobro twierdzi, że orzekanie przez Trybunał Konstytucyjny na niejawnym posiedzeniu jest niezgodne z prawem. Trybunał Konstytucyjny właśnie na takim posiedzeniu 11 sierpnia ma badać nową ustawę o Trybunale. Ziobro zaznaczył, że jeśli coś jest orzekane, to powinno być jawne oraz że Trybunał Konstytucyjny nie ma żadnej drogi prawnej, by na posiedzeniu niejawnym rozstrzygać kwestie obowiązującego prawa w Polsce. Wedle nowych zapisów komornik od 1 lipca zamiast wysyłać wniosek do sądu o wpis do księgi wieczystej w związku z wszczęciem egzekucji może zrobić to sam. Kolejne zmiany, które wejdą w życie 8 września, dają jeszcze większą swobodę działania w postaci zajmowania kont bez konieczności wysyłania wniosku do banku oraz elektroniczne licytacje za pośrednictwem darmowego systemu teleinformatycznego. Cesarz Japonii w swoim wystąpieniu otwarcie mówił o abdykacji. Podkreślił, że jego stan zdrowia oraz sędziwy wiek uniemożliwiają mu pełnienie obowiązków, tak jakby sobie tego życzył on i naród. W swoim przemówieniu mówił o możliwości utworzenia regencji oraz że abdykacja wcale nie oznacza zrzeczenia się tytułu cesarza. Premier Japonii oświadczył, że rząd przyjrzy się dokładnie tej sprawie, gdyż w ich kraju nie ma obecnie przepisów regulujących taką możliwość.